I witamy Państwa serdecznie w odcinku Lekko Stronniczego. To jest Karol Paciorek, to jest ten głośny gość. Ja jestem Włodek Markowicz i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o Hugh Laurie. To kręci już? To już taśma się kręci. Tak. To jest telewizja? To jest telewizja. Karol jeszcze troszeczkę nie ma wprawy, bo to jest jego pierwszy program, ale on się rozkręci. Dajcie mu chwilę, nie piszcie na razie, że co to za gość ten po prawej. To nie wygląda jak telewizja. To jest Czemu telewizja. Czemu aparat jest położony na parapecie? To jest telewizja. Wiesz, że to jest aparat, nie kamera. Jeszcze jakieś zastrzeżenia? Że nie ma wydawcy? Że nie ma reżysera? No i nikt mi nie zrobił makijażu. Wszyscy to ciągle mówili, taka japa? To nie ma co. A jednak ktoś to ogląda. Zresztą ja widziałem w internecie, ogląda się to, co jest głupie i niefajne. I dlatego krytyk ma najwięcej wiosów? Tak. Hugh Laurie, dla tych z was mniej ogarniętych, Dr. House. Zagrał 8 sezonów Doktora House'a. Już nie mógł, bo serial został zakończony, definitywnie done deal, koniec, odjechał z Wilsonem w przestrzeń. Tym z was, co nie wiedzieli, właśnie zdradziłem ostatnią scenę. Za jeden odcinek pan House dostał 250 tysięcy funtów. Funtów, czyli ponad, grubo ponad 1 227 000 złotych. Czyli grubo ponad 1 227 090 złotych, bo 793. To jest grubo ponad tyle właśnie, ile podałem. Ale jednocześnie mniej, to jest prawie 1 300 000. Przestań. Prawie 1 300 000, ale grubo ponad 1 227 079. Grubo! Ponad 1 227 993. Masz nabrzmiałe jądra. Kontynuuj. Na czym polega problem? Bo jest problem, bo to, że tyle zarabiał, to fajnie. Ale oprócz tego, że tyle zarabiał, miał masę problemów związanych ze swoją rolą. No właśnie. I ani, bo ja tylko chciałem, jak zanim powiedziałem, że grubo. A nie, bo. Bo mi się wydaje. Bo mi się wydaje. Czy to nie było... Bo mi się. Czy to nie było tak, że w ogóle pod jego naciskami zakończono już House'a. A nie. Że gdyby wydawcy mogli, to oni by jeszcze robili ten serial, ale on już powiedział chyba parę sezonów wcześniej, bo miał chyba powiedzenie coś w tak, 2 lata. Coś takiego, że on chyba około 5 czy 6 sezonu powiedział, że nie, już done deal, już kończ. Już naprawdę, zróbmy to ostatnie sezony i spadajmy stąd. Kto wie, jak mówi pan Hugh Laurie, nie mógł pójść na zakupy, zrobić normalnych zakupów, szyby w aucie miał przyciemnione. Tak zwany tuning. Każdy się nim interesował i nie miał ani chwili prywatności, to był ogromny wysiłek fizyczny, psychiczny. I on tylko czekał, kiedy będzie mógł przyjść do domu i odpocząć z rodziną, no właśnie z nie. dziećmi. Właśnie nie, bo o co chodziło? Przestań mi sprzątać na biurku. Że Hugh Laurie nie mieszkał z rodziną. No nie możesz powiedzieć, że Hugh Laurie nie mieszkał. Hugh Laurie nie mieszkał. Jest długie zawieszenie tematu, że Hugh Laurie nie mieszkał z rodziną. Jaka była pierwsza część zdania? Co jest, Karol, z tobą? No nie nauczyli cię w szkole budować zdania? Hugh Laurie. Nie mieszkał z rodziną, bo jego rodzina i jego dzieci zostały w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie dlatego, że on był bardzo zaskoczony tym, że został w ogóle zaangażowany do roli w serialu House. On myślał, że to będzie tylko na chwilę. On bardzo długo jeszcze, jak był już w Stanach i grał w House'ie, to mieszkał w hotelach, dlatego że myślał, że to się skończy szybko. I nie kupował w ogóle mieszkania. On dopiero kupił mieszkanie jakoś bardzo, bardzo późno, gdzieś po 4 sezonie na przykład. No. A jego rodzina i tak została w Stanach, bo wszyscy tam mieli, ten dzieciak miał szkołę, nie chciał ich przywozić i tak dalej. I w ogóle miał problem ze związkiem. Swoim też, no bo bardzo długo nie był w domu, więc bardzo trudne to było i tak naprawdę on tutaj, jak gdyby bottom line jest taki, że pieniądze szczęścia nie dają. To jest trudne, to jest smutna historia, naprawdę. To jest trudne, smutna historia. Drogie mieszkania są wszędzie. Wszędzie drogo. Nikogo nie stać, panie. Nie? Nie stać nikogo, a wie pan przez co to? Z rząd. I przez Tuska. I przez te. Bańkę. Ile lat trzeba pracować, żeby zarobić na własne mieszkanko w dużym mieście 40 metrów kwadratowych? Całe życie. W zależności od zawodu, proszę bardzo. Na samej górze jest górnictwo i wydobycie. Jeśli prawda, jesteś... taka powiedziałem wolta. Na samej górze są górnicy, którzy są przecież na samym dole. Potrzebujesz tylko 4 lata pracowania i odkładania wszystkiego, co zarobisz, żeby kupić sobie mieszkanie. Czyli 4 lata pracy jako górnik i nic nie wydajesz, masz mieszkanko. Aha, i przy cenie, sorry, jeszcze tylko powiem, że przy cenie mieszkania średnio 5336 zł. No to za metr kwadratowy. No to jest normalnie, tak. Rozsądna cena. Rozsądna cena w Krakowie bądź w Warszawie. W każdym razie, jedziemy dalej. Zaraz za górnikami jest IT, czyli informatycy i tak dalej. To, co wklepują na klawiaturze. A na samym końcu administracja. Potrzebujesz aż 11 lat. Czyli to taka biurowa... Robota, nie? Urzędy jest, i tak dalej. Bo tu jest też... Chodzi o to, zrobili ranking w przeliczeniu na jaki zawód, jak długo musisz odkładać, żeby zarobić na swoje pierwsze mieszkanko. Tak, wyrównali tą cenę, tą 5 czy 6 na podstawie kilku największych, najpopularniejszych polskich miast, czyli tam Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Sopot, tararara. Katowice nie jest największy. Jest, tylko to jest duża część Katowic jest pod ziemią. Katowic nie chciałbym nawet w tej liście widzieć. Duża część Katowic jest pod ziemią. Nie.
Katowice nie. Wrocław? Wrocław już bardziej. Poznań. A nie Katowice. Cała nasza gospodarka średnio potrzebuje 7 lat. W sensie inaczej jest. Taki średni zawód, czyli nie górnik, ani nie administracja, 7 lat, żeby kupić sobie własne mieszkanie. Ale tak jak mówimy, nic nie wydając. Nic nie wydając, odkładając 100% pensji. A średni zarobek dla wszystkich to jest, już mówię, na rękę 2520, a brutto to jest 3520. No, czyli w porządku. W porządku, można sobie kupić, no co można sobie kupić? Co? Za 2500 miesięcznie. Ale wiesz, no... To 2500 miesięcznie? No. Dużo wódki. Dużo wódki. A później już problemy się same rozwiążą. Jeszcze... A później jeszcze inaczej, żona odejdzie z dziećmi, jest łatwiej. Dużo łatwiej dużo wtedy, wtedy nie ma. Nie trzeba ułożyć na dzieci. Wyobraźmy sobie czasem, jakbyśmy mieli prowadzić normalny program. Normalny program w normalnej telewizji? Na przykład telewizji. I w pewnym momencie też byśmy tak robili i też na antenie byśmy mówili: dobra, no to już możemy kończyć. Ile minęło? Aha, dobra. Włodek, kończymy. A oni tak, no ale tu nie ma cięć, panowie. Tam byśmy się inaczej zachowywali. No na pewno. Tam już by było dzień dobry państwu. Witamy i żegnamy. Dziś jest 2 maja, święto flagi, a jutro jest 3 maja, święto narodowe. Super, a potem jest 4 maja, a zaraz potem jest 5 i 6 maja. Tak, no ale jutro będzie odcinek, nawet 3 maja jest odcinek, także pamiętajcie o tym. Będąc, oczywiście będąc. Lekko stronniczymi. Lekko stronniczymi.